Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus VAT. Wyżnianka 32. Stacja benzynowa Orlen przy ulicy Lubelskiej zapewne doskonale jest znana kraśnickim kierowcom. Kiedyś CPN, dzisiaj wyremontowana i przebudowana, zachęca przyjeżdżających do tankowania. Wszystko ładnie i kolorowo, tylko z wyjazdem na stację jest coś nie tak. Dotychczas, czyli przed remontem, kierowcy tankujący na Orlenie mieli wyjazd na środku skrzyżowania i mogli wyjechać w dowolnym kierunku, na Rzeszów, Radom czy też Lublin. Niestety ten luksus zakończył się z chwilą oddania po długo oczekiwanym remoncie stacji. Obecnie kierowcy, chcąc zatankować, wjazd mają ze środka skrzyżowania, co jest wygodne, ale żeby wyjechać ze stacji, niestety trzeba skierować się w stronę centrum miasta, co niestety jest trochę kłopotliwe, bo nie dość, że trzeba wjechać do centrum miasta, to aby tam dojechać, trzeba pokonać trasę 2,5 km. Ani to ekonomiczne, ani rozsądne. A całą winę za ten stan rzeczy ponosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która nie wydała zgody na pozostawienie starego układu wjazdu i wyjazdu. Przedstawiciele Orlenu w przesłanym do nas oświadczeniu piszą jasno i wyraźnie. Uprzejmie informujemy, iż zmiana organizacji ruchu na naszej stacji paliw w Kraśniku przy ulicy Lubelskiej, zmiana wjazdu i wyjazdu w kierunku Lublina i Kraśnika, związana jest ze zmianą organizacji ruchu na drodze krajowej nr 19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zgodziła się na dotychczasową organizację ruchu związaną z obsługą komunikacyjną obiektu. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad swoją decyzję tłumaczy następująco. Zgodnie z przepisami projektanci przygotowujący na zlecenie PKN Orlen projekt remontu stacji mieli dostosować stałą organizację ruchu zarówno na terenie stacji paliw, jak również na drodze krajowej nr 19 przy ograniczeniu dostępności do drogi nr 19 do jednego kierunku ruchu relacji Lublin-Janów-Lubelski. Skręty jedynie w prawo. Niedopuszczalne było utrzymanie dotychczasowej organizacji ruchu związanej z obsługą komunikacyjną stacji paliw. Wyjazdu w kierunku Lublina z przecięciem dwóch pasów ruchu drogi krajowej nr 19 na odcinku występowania łuku poziomego lewego oraz dodatkowo łuku pionowego ze względu na ograniczanie widoczności pojazdów nadjeżdżających od strony Lublina. Istniejący przejazd przez wyspę dzielącą na drodze nr 19 służy do zawracania i skrętu w ulicę kolejową i nie może być wykorzystywany jako dodatkowy przejazd ze stacji paliw. Niestety szkoda, że nie można powrócić do poprzedniego układu. Może z czasem coś się zmieni i Orlen wykupi kawałek terenu i wybuduje inny wyjazd, albo zmienią się przepisy i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ulegnie. Póki co przestrzegamy kierowców. Już nie jeden zapłacił mandat, bo chciał sobie drogę skrócić.